Potrzeba tylko, żeby Polska trwała. Tak szef sztabu generalnego francuskiej armii, generał Maurice Gamelin, odpowiedział 22 sierpnia 1939 roku generałowi Louisowi Faury, gdy ten zapytał go o to, co zrobi francuska armia, gdy Polska zostanie zaatakowana przez Niemców. Po tych słowach Gamelin jeszcze raz przypomniał Fauriemu, że francuska armia nie jest przygotowana do podjęcia ofensywy przeciwko Niemcom. Francuzi o tym od dawna wiedzieli, ale zapewniali Polaków, że udzielą im pomocy.